Po raz pierwszy w Tczewie podczas wyborów gościła sondażownia Ipsos, która przygotowywała wyniki exit poll dla największych serwisów informacyjnych w Polsce. Wyborcy mogli natrafić na ankieterów w lokalu znajdującym się w szkole podstawowej numer 12. W niedzielę, tuż po zakończeniu ciszy wyborczej, największe stacje telewizyjne w kraju tradycyjnie opublikowały sondażowe wstępne wyniki eurowyborów, czyli tak zwane exit poll. Dotąd mieszkańcy Tczewa nie mieli okazji wziąć udziału w takich badaniach. W minioną niedzielę to się zmieniło. Po raz pierwszy do naszego miasta zawitała sondażownia Ipsos, która w lokalu wyborczym w SP12 prosiła co ósmą osobę o wypełnienie specjalnej ankiety. Między innymi dzięki ankietowanym tczewianom w niedzielę o godzinie 21 wszyscy Polacy poznali sondażowe wyniki exit poll. Jestem przedstawicielem jako ankieter firmy Ipsos do przeprowadzania sondażowych badania opinii publicznej, sondażowe wyniki nad godzinę 21 dla trzech stacji telewizyjnych TVP1, TVN24 i Telewizja Polsat. W Tczewie, czy są Państwo pierwszy raz, czy już któryś raz i też w ilu lokalach dzisiaj wyborczych? Z mojej wiedzy jest to jeden lokal wyborczy w Tczewie. Z informacji pozyskiwanych tutaj od osób wychodzących, prawdopodobnie jest to pierwszy raz w Tczewie. A czy było jakieś kryterium doboru? Czemu akurat ten lokal, a nie inny? Bo troszeczkę w Tczewie ich jest. To są wyniki, to są lata wypracowanej pracy przez system, gdzie bierze się szacunkowe wyniki co do ilości osób w danych miastach, miejscowościach, wioskach i wtedy są wyliczane, przypuszczalne dane do pobrania po prostu informacji z zewnątrz. Zazwyczaj na każdym punkcie jest inny licznik, prosi się wtedy o inne, co piątą, co siódmą. W tym lokalu jest co ósma osoba wychodząca. Ankieta jest wypełniana dobrowolnie i ze zgodą danej osoby, całkowicie anonimowo, wkładana do skrzyneczki. Dane są przesyłane do firmy Ipsos. Czy ta karta do wypełnienia od Państwa otrzymywana, ona jest identyczna jak ta właściwa, którą wrzucamy? Pierwsza strona tak, dotyczy aktualnych wyborów, druga strona jest to metryczka plus przepływ wyborców z ostatnich wyborów prezydenckich i do parlamentu. Według sondażowych wyników, które poznaliśmy w niedzielę wieczorem, zwycięska Koalicja Obywatelska otrzymała ponad 38% głosów, a Prawo i Sprawiedliwość niecałe 34%. W poniedziałek okazało się, że przewaga KO nad PiS-em zmalała z ponad 4% do niecałego 1%, jednak kolejność na podium się nie zmieniła. Przypomnijmy, że Pomorski Okręg Wyborczy w Europarlamencie będzie reprezentowany przez trójkę europosłów. Najlepszy wynik w skali całego województwa i dziewiąty wynik w Polsce uzyskała Magdalena Adamowicz, startująca z listy Koalicji Obywatelskiej. Polityczka będzie europosłanką po raz drugi. Dodajmy, że w 2022 roku objęła funkcję prezesa Instytutu Pawła Adamowicza, który powstał na cześć jej tragicznie zmarłego męża. Drugim europosłem reprezentującym KO po raz szósty będzie Janusz Lewandowski. Między rokiem 2010 a 2014 był komisarzem Unii Europejskiej do spraw budżetu i programowania finansowego, a w latach 90. ministrem przekształceń własnościowych w polskim rządzie. Trzeci pomorski mandat europosła po raz pierwszy wywalczył wieloletni poseł na Sejm i był
były rzecznik prasowy rządów Mateusza Morawieckiego, czyli Piotr Müller z Prawa i Sprawiedliwości. Polityk pokonał swoją partyjną koleżankę, czyli Annę Fotygę, która po 10 latach żegna się z Parlamentem Europejskim. Na koniec sprawdźmy, jak w wyborach wypadli dwaj kandydaci z Tczewa. Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości w skali całego okręgu uzyskał ponad 10 tysięcy głosów, w tym niemal 2 tysiące w samym Tczewie. Z kolei Marcin Krzywkowski, który reprezentował bezpartyjnych samorządowców, otrzymał na Pomorzu ponad 800 głosów, w tym 76 w Tczewie.